Siemanko kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Wiem, że przed chwilą oglądaliście filmik z odbierania kokonu heteroskodra makulata, który pojawił się na moim kanale, ale po prostu tak się zdenerwowałem całym faktem, że ten kokon nie wyszedł, że postanowiłem odebrać drugi, o którym wam mówiłem, który jest w tym terrarium. W tym filmiku tak samo przypominam wam o giełdzie w Warszawie, musicie na niej być, także zapraszam i bez zbędnego gadania odbieramy ten kokon. Tu będzie troszeczkę inaczej, zobaczycie. Suche fakty troszeczkę. Heteroskodra makulata, raz była po kopulacji, był kokon, później wylinka, znowu była po kopulacji, znowu była wylinka i teraz była znowu po kopulacji 10 września. Kokonik położyła 16 października, także po ponad miesiącu. No i otwieramy to terra i jedziemy. Mówiąc wam, że troszeczkę będzie inaczej w tym filmie, miałem na myśli to, że tutaj kokon jest wbudowany nie w ścianę zbiornika, tylko w płat kory. Pokażę wam go jeszcze, bo zapomniałem. Tak jak mówiłem, znajduje się on tutaj. Jednym boczkiem jest tylko przyłączony do terrarium i reszta znajduje się na całym tym płacie, dlatego postaram się ten płat wyjąć w całości razem z kokonem. Czy nam się to uda? Zaraz się przekonamy. Was zapraszam do obserwowania i oczywiście do zostawienia kciuka w górę na zachętę, żeby to wszystko wyszło. Odbierzemy kokon z takiego kadru troszeczkę dalszego, może damy troszeczkę do góry, żebyście widzieli ładnie wszystko, jak to się odbywa, bez zbędnego pitolenia. Wyciągamy kulę razem z tym kawałem kory. O, i się nie udało. Płat kory już wyciągnięty, ale burdel na blacie. I kokonik już też wyciągnięty. Ten wygląda lepiej. Pokażę wam jeszcze szybko samiczkę. Samica wygląda tak. I mimo tego, że jest to gatunek uznawany za naziemny, jak widzicie, jest podziemny, cały zasypany ziemią, a tak serio to oczywiście żartuję. O kurde. Słuchajcie, ta samica nie żyje. No dobra, miało być inaczej, ale tego to się nie spodziewałem. Ta samica nie żyje, ale i jaja. Czy ja na poprzednim filmie z kokonu makulaty mówiłem, że na tym kanale będzie tylko prawda i sama prawda? Nie wiem, może powinienem taką scenę z trupa wyciąć, a tak serio u nas, jak mówiłem, jest sama prawda. I słuchajcie, to jest prawdziwa hodowla. To jest prawdziwa hodowla, nie same fajerwerki. Geneza, dlaczego ona umarła? Jak widzicie, musiała paść już jakiś czas temu, odwłok jest cały zapadnięty. Natomiast dlaczego ona umarła? Zobaczcie na jej rozmiary, jest naprawdę duża. I samice makulat, które były wszystkie na mojej hodowli, łącznie z tą, którą widzieliście w poprzednim materiale, są naprawdę stare. Ja pająki hoduję już bardzo, bardzo, bardzo długo, a samic makulaty tak naprawdę nie wymieniałem. Także są one naprawdę mocno wyeksploatowane przez kokony, są stare, mają po kilkanaście lat. Może tutaj przesadzam, ale koło 10 powinny mieć. Także taka jest kolej rzeczy. Dobrze, kokonik jest tu. Mówiłem, że wygląda troszeczkę lepiej. Natomiast patrząc na to, co się stało z samicą, to myślę, że tu będzie jakiś Armagedon. Widzę, że po samicy chodzą również jakieś, no wiecie, zdechła jakiś czas temu, czyli jakieś małe roztocza i tak dalej. Dlatego boję się, że we wnętrzu tego kokonu będzie jedno wielkie roztocze i nic więcej. Także ten film to będzie jakaś po prostu petarda nieudanych kokonów, zdechniętych samic i dobra, zróbmy zbliżenia i dokończmy tą porażkę. Na początek samica, skoro możemy się dokładnie przyjrzeć, to dlaczego by tego nie zrobić? Wykorzystajmy już tego trupa w celach takich ala naukowych. Zobaczcie, jak ona wygląda. Tutaj mamy karapaks, oczy, pazury jadowe, wszystkie odnóża. Fajnie widać te takie kreseczki, które one mają powycierane. Odnóża z ciemnymi kropeczkami. No ona jest ewidentnie taka w kolorze białawym. Odwłok, jak widzicie, już taki mega podpleśniały, także musiała zdechnąć. No szacuję, że kilka ładnych dni temu. Z drugiej strony tak to wygląda. Tu mieliśmy oczywiście samicę, teraz się nie wyseksuje. No i pazurki. Kawał ładnego pająka, naprawdę polecam wam makulaty. Jeśli jesteście już w tej fazie zaawansowania, że się ich nie boicie, to warto. Dobra, teraz kokon. Kokon wygląda tak, jak na początku mówiłem, że wygląda lepiej. Tak, po chwili go obejrzałem i stwierdzam, że wygląda jeszcze gorzej.
Tak jak mówiłem, że może być przypał z jakimiś roztoczami, co u tego gatunku zdarza się dosyć często, nawet jak oczywiście samica nie zdechnie, tak po prostu w kokonie znajdują się roztocza. Parę razy już to miałem, tak? Tutaj widzę po prostu, że te roztocza aż wychodzą z tego kokonu. Także macie taką część naukową na kanale i czuję, że w środku będzie jeden wielki wysyp roztocza, który od razu pójdzie w kibel. O, tak jak mówiłem. Patrzcie, aż się wszystko rusza. Ło, ale paskudztwo. Możecie sobie po chwilę popatrzeć. Zobaczcie, jak cały ten kokon aż chodzi na boki. I tak jak mówiłem, taki efekt kokonu jest, może nie nazwę czymś naturalnym, bo naturalną koleją rzeczy powinien być oczywiście kokon udany. Natomiast jest to spotykane, tak to nazwę. Ja osobiście takich kokonów miałem już kilka, mimo że na hodowli tych roztoczy jako takich nie ma, to po prostu takie coś w kokonach makulaty się pojawiało. No i co tu, kochani, dużo mówić. Mam do odebrania jeszcze dzisiaj jeden kokon, ale patrząc na to, jak wygląda pasa odbierania, dam sobie z tym spokój, ponieważ kiedyś zauważyłem, że jak już się wali, to wszystko. No i co? Dzisiaj jesteśmy dwa kokony makulaty w plecy, piękną samicę makulaty w plecy i to jest prawdziwa hodowla. Tak to właśnie wygląda, u nas jest prawda i tylko prawda. No to nic, dzięki wielkie Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten film Was szokował i na pocieszenie zostawicie jakieś kciuki w górę. Jeśli Wam się nie podobał, dajcie kciuki w dół. Jeśli chcecie, subskrybujcie kanał. No i widzimy się w następnych materiałach, na które mam nadzieję również zajrzycie. Trzymajcie się, odmeldowywuję się. Hej!